Włodawski. Dzień dobry Państwu. W sobotę wieczorem kierowcy poruszający się drogą numer 812 z Włodawy w kierunku Wisznic zwrócili uwagę na styl jazdy pojazdu typu mikrokar, który nie trzymał się toru jazdy i jechał całą szerokością jezdni. O podejrzeniach, że drogą porusza się nietrzeźwy, powiadomili policję. Kierujący Toyotą 20-latek z powiatu sokołowskiego najpierw wyprzedził, a potem w miejscowości Kaplonosy zajechał drogę kierującemu Ligierem. Zabrał mu kluczyki i uniemożliwił dalszą jazdę. Pomógł mu w tym kierowca ciężarowego Renault, 25-latek z powiatu mińskiego. Siedzący za kierownicą mikrokara mężczyzna miał bełkotliwą mowę i czuć było od niego wyraźną woń alkoholu. Policjanci, którzy przyjechali na miejsce, potwierdzili, że 66-letni mieszkaniec powiatu parczewskiego jest pijany. Badanie wykazało, że miał ponad 2 promile. 66-latkowi za kierowanie w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności, świadczenie pieniężne od 5 do 60 tysięcy złotych oraz zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych od 3 do 15 lat. W miniony piątek zarówno w Urzędzie Miejskim, jak i w Starostwie Powiatowym odbyły się spotkania z przedstawicielami samorządowców z Ukrainy, wójtem gminy Szack Siergiejem Karpukiem oraz przewodniczącym Rady Rejonowej Skowla Wiaczesławem Szworakiem. W Starostwie Powiatowym spotkali się z nimi starosta Andrzej Romańczuk i wójt gminy Włodawa Dariusz Semeniuk. W Urzędzie Miejskim burmistrz Wiesław Muszyński wraz z wiceburmistrzem Wiesławem Holaczukiem oraz posłanką Moniką Pawłowską podejmowali gości z Ukrainy. Tematem obu spotkań była współpraca transgraniczna oraz perspektywy nowych przedsięwzięć i środków. Wczoraj w godzinach wieczornych najprawdopodobniej za sklepem TIG w Hannie doszło do makabrycznego zdarzenia. Nieustalona osoba w sposób bestialski zabiła psa. Każdy, kto ma informacje w tej sprawie, proszony jest o kontakt na Messengerze Dziennika Włodawskiego. Dzisiaj o godzinie 17 Stowarzyszenie Odkrywców Ziemi Włodawskiej oraz przedstawiciele Stowarzyszenia IPA Włodawa uczcili minutą ciszy pamięć o Powstaniu Warszawskim. Uroczystość miała miejsce przy ławeczce Krystyny Krachelskiej, która brała czynny udział w powstaniu. Krystyna, pseudonim Danuta, zmarła 2 sierpnia 1944 roku w Szpitalu Powstańczym z powodu odniesionych ran. Zapraszamy wieczorem do obejrzenia fotorelacji z uroczystości. Materiał zebrał i przygotował Konrad Kowalski. Dobrego wieczoru.